Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moje gumki do robienia bransoletek, które teraz są na topie, więc chciałabym je Wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Ja mam ogólnie takie przezroczyste pudełko z Obi, które kupiłam. Takie, jak chcecie, to w Obi, to ono jest na takim dziale, jak się nazywało, tam gdzie są narzędzia. Takie zwykłe przezroczyste pudełko, tutaj ma taki, dobra, nie widać tego, o, taki czarny zameczek. Tu ma takie przegródki, a tutaj sobie jeszcze dorobiłam takim sztywnym papierkiem, bo mi się nie mieściły te gumki, więc zaczynamy. Więc tak, najpierw Wam pokażę moje patyczki. Patyczki znajdują się w tej przegródce na gumkach, ponieważ nie miałam przegródki takiej wolnej, żeby je tam wsadzić. Więc mam różnokolorowe te patyczki. Pod tym mam takie gumki. Takie dwukolorowe. Później widzicie, tu mam różowe, tutaj nie widać tak, ale tutaj są takie neonowe pomarańcz, mogę Wam je pokazać z bliska, takie neonowe, stąd to nie widać, wyglądają jakby były biało-różowe. Tu mam jeszcze takie brokatowe gumki. Tutaj mam dobrze widać, nie widać tutaj. Tutaj mam maszynkę do robienia. No to niektóre robię na palcach, ja robię na takim czymś. Są takie, można powiedzieć, dwa mini palce sztuczne. Tu można sobie trzymać i przykładać tam te gumeczki. Robisz. Tutaj mam te zapinki, takie haczyki. Takie przezroczyste. Mam jeden różowy, ale też mam takie. Właśnie były łącznie z tymi gumkami, co pokazywałam na początku. Takie zapinki, takie, kurczę, nie widzę, takie różowe, takie serduszka. I tak, tutaj mam biało-czarne gumki, nie miałam gdzie je wsadzić, żeby podzielić, więc je zmieszałam. Białe i czarne, no ogólnie wszystkie ładnie pachną. Później mam takie też nowe, takie żółte i zieleń. Później mam takie też neonowe, ale to są różne kolory. Takie. Oj, się to składało już wszystko. No i to było chyba na tyle. Mogę Wam też pokazać moje bransoletki. Czekajcie chwilkę, ja mam je w drugim pudełku. A w drugim pudełku takim, tata gdzieś kupił taki czarne, nie wiem na jakie rzeczy, mi nie jest potrzebne, więc sobie wzięłam takie czarne też z przegródkami. Tu mam bransoletki, a tu mam też różnokolorowe gumki. Bransoletki, nie będę Wam, no dobra, mogę Wam wszystkie pokazać. Mam taką czarno-białą. Taką może być czterokolorową, bo tu nie wiem, tak dziwnie mi ona wyszła. Mam granat, a tu mam różowy, więc tak dziwnie trochę połączyłam, ale to była chyba moja pierwsza bransoletka, więc się nie dziwcie. Tutaj mam z tych brokatowych, mam taką różowo-fioletową. Nie widać pod słońce za bardzo. Tu też mam brokatowych, ale tu mam niebiesko-zieloną. Też mi się bardzo podoba. Później mam taką z zawieszką, taką piłkę. O, taką piłkę fioletową i mam zielono-fioletową tą bransoletkę. Później mam taką. Ona też jest taka różnokolorowa. Tu ma takie gumki, które świecą w ciemności na środku. Tu mam bardziej taką tęczową, tylko bez sensu, tu moja koleżanka użyła czarnego, bo czarny to nie jest kolor tęczy, więc tak dziwnie to połączyła. Później też mam można taką tęczową, taką różnokolorową. To też była chyba moja druga z pierwszych.
Tutaj mam niebiesko fioletową, a później mam taką, co mi kuzyn zrobił, taką, tu mam grubę, tu mam jedną gumkę po grubę, jedną gumkę po grubę, tutaj jedną gumkę po i tak dalej. I w końcu to wyszła taka fajna, bardzo fajna bransoletka, taka, to jest taki bardziej, jak to się nazywa, srebrny, no. Bardziej taki srebrny. To by było chyba na tyle z tych moich gumek. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Pa!